Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Ale wpierw ma synchronizacja lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie wiem, wystarczy. Więc tak, jest to ostatnia gra już z naszej kolekcji z trylogii zremasteryzowanej w HD. Następną grą będzie Ratchet & Clank Going Mobile, czy Going Home, już nawet nie pamiętam. Pierwsza gra, która nie będzie z platformy PlayStation, ani na żadną konsolę praktycznie, tylko... To znaczy... Nie, no będę ją nagrywał i tak na PC, ale dobra. W każdym razie tak, to już jest koniec ery trylogii naszej, pierwszej. I tu już się praktycznie kończy mój pierwszy... Wreszcie zakończyłem jakąś... Znaczy, wreszcie praktycznie kończę którąś erę. To jest era pierwsza, czyli od Ratcheta i Clanka 1 do 3. Teraz będzie era Gladiatora. Znaczy, ja to tak nazwałem po designie postaci, okej? Okay? O. To jest świetne. Ten opening jest świetny, mówię wam. I ogólnie nagrywam znowu w kolejnej innej pozycji w konsoli. I do dzisiaj nie wiem, dlaczego te loadingi nie są zupscalowane do 16:9. Więc tak, pierwsza zmiana dotycząca nowszych części, czyli jest tu multi... Zaraz, chwilę, moment. Jestem na moim profilu do grania. Jestem genialny. No to dobra, fail taki, nie będę tego... ucinał, więc taki malutki fail. Zawsze się musi trafić fail. No cóż. O, nie mam tutaj. O. Boże, jaki fail. Zapomniałem o przełączeniu moich kont. O Jezu. Ale by była siara, jakbym to na przykład robił na PS4 albo coś. To by dopiero. Dobrze, że później nie miał takich problemów. W sensie, że z Ratchetem i Clankiem Size Matters i Secret Agent Clank. Bo tam nie bym się musiał bać, że nie zmienię kont. To znaczy właściwie od Ghost of Destruction do Quest for Booty też nie będę musiał, bo tam nie ma trofek. A tu ogólnie chodzi o to, żeby wam dowieść, że to ja zdobywam, że nie to jest nagrane przez kogoś innego. Że trofki na przykład po angielsku wyskakują czy coś. Więc dobra, zaczynamy zacząć z tym kankiem trójką. I ogólnie trójka jest bardzo ogólnie ciekawa, jeżeli chodzi o developing, ponieważ są dwa kody deweloperskie pozostawione w grze, które wam mogą odblokować wszystkie bronie i wszystkie planety. Dobra, to już sobie pomniałem, więc tak. Widzicie tutaj pierwszą zmianę. Jest tu multiplayer. Tak, to jest pierwsza gra z Ratchetem i Clankiem, która jest multiplayerem. Czyli w trybie wieloosobowym, ale się zamyka, bo teraz będzie cutscene. My Blargian snaggle beast devours your mutant swamp fly. Oh yeah, I bet you didn't see that one coming. Hey, what are you doing? Check and mate. What? That's cheating! On the contrary, the rules clearly state that the Blargian Snagglebeast has an allergic reaction to swamp flies that last two turns. Ooh, it is on again! Your luck is extraordinary, sir, but... Do you lose as gracefully as you will? I would not know, Maximilian. I never lose. There is a first time for everything. Agent Clank! You missed! So... famous secret agent. Shocking. Bring the car around, Jeeves, and mind the ejector seat this time.
Stay tuned for more Secret Agent Clank. That was terrific. Yeah, great. Change the channel. But the man said to stay tuned. We continue our live coverage from Velden. Just hours ago, the planet was attacked without warning by a terrifying alien race known as the Tyranoids. Officials believe that an evil robotic supervillain known as Dr. Nefarious is the mastermind behind the Tyranoid attack. As you can see, the Galactic Rangers are putting up a valiant fight, but they are no match for these tentacle-eyed terrors. Indeed, this backwater planet may be completely destroyed in a matter of hours. Darla Gratch, Channel 64 News. We're going home. But Velden is in a Solana galaxy. Oh no, not the gravimetric warp drive. The untested gravimetric warp drive? The one you built from bloggy and scrap metal? Coming? We are doomed. You were saying? I stand corrected. I just hope we're not too late. Jest dobra, teraz się zaczyna praktycznie zabawa. Jak widzicie, praktycznie zaczynamy grę tam, gdzie zaczęliśmy pierwszą część, czyli na rodzinnej planecie, znaczy nie rodzinnej, na Veldin. Tada. Veldin. Więc dobra. Halo? No więc zaatakowali planetę Ratchet'a i musimy teraz naprawić, ale chwila, moment. Dobra, dobra. Dobra, dobra, wróciłem do Solany. Co nie znaczy, że ja cię lubię. Bla, bla, bla. Tak. Audiovisual. Właśnie, jest subtitles on, bo tym razem mamy napisy. Nie dziękujemy, nie chcemy helpdeska. I okej. Okay. I no, jak widzicie, nie mam żadnej broni, więc najpierw parę śrubek dostajemy praktycznie za darmo. Dobra. Zawsze mi się wydawało, że gdzieś tu jest śrubka. Czy jestem w moich przekonaniach? Nie. Ale dobra, przynajmniej nadal mamy Clanka i oczywiście thruster. Nie, thruster. Helipak. I Ratchet ma OP. Double jump, ludzie, nigdy nie... Wait, what? Nigdy nie było tak wysokiego double jumpa. W każdym razie ja tego nie zauważyłem, ale dobra. These must be the Galactic Rangers. Hey, look! It's a new sergeant! Huh? Hey, Sarge, you can have my gun. There's too many of them! We're all gonna die! Zack, to jest nasza pierwsza spływa, która jest dosyć OP i bardzo przypomina... jak to się nazywało? Blaster z dwójki. Żeby będzie tak wystrzeliwał na wszystkie. Chwila, muszę sobie przyciszyć, bo... Zresztą to jest wszystko głośno. A już lepiej, żebym w słuchawkach sobie przyciszył, żebym namieszał z głośnością w grze. No, no. I tu dostaniemy... Let me guess, that somebody is me. We got a volunteer! Here, Sarge, take this! We'll cover you! From back there! Więc to jest nasza druga broń, która działa tak samo jak bomb grenade albo coś w tym stylu. Czyli po prostu wyrzuca nam bomby, jak nie domyśliliście się. Shock Blaster. Ale to jest w ogóle w tej grze strasznie się szybko lewują bronie. I w tej grze po raz pierwszy właściwie użyto czegoś takiego jak 10-levelowe ekspinie broni. Czyli macie 10 poziomów broni. Kurde. Sobie rozginąłem już na pierwszej planecie, ale chciałem zbyt przykoksić. To był mój błąd. Nie doceniłem przeciwnika. Pamiętajcie, zawsze trzeba doceniać przeciwnika, bo inaczej jesteście... Kurde mol, serio? Jestem słaby.
Powiedzcie mi, że jestem kiedykolwiek dobry gracz, tak. To sądzę, że stwierdzę, że albo chcecie dla mnie zamili, albo chcecie się podlizać. Dobra, trzeba najwidoczniej było użyć po prostu tego i mieć kompletnie na niego wylane. Ale dobrze, że przynajmniej mam już upgrade na ataka. Tak powiem, że insta bym powiedział. Ale szczerze powiedziawszy, Nitro Launcher to jest strasznie taka, wiecie, broń OP strasznie na początek. Później stwierdzicie, że raczej to jest najsłabsza broń, jaka może wam się, jaka jest w całym uniwersum raczej ta ikonka, ale na początku ją docenicie, to jej będziecie najbardziej używać. Chociaż i tak ja wolę używać bardziej klucza, bo wolę po prostu broń białą, a klucz do takich, nie wiem, zaliczam go. I oczywiście zostawiliśmy. Mamy cały czas nasze. Co? Nasz klucz z raczej tej klanka dwójki. I tu na szczęście boss finowy nie jest aż tak trudny jak w dwójce, aczkolwiek trzeba mieć na niego strategię bardziej niż super duper. Niż super duper jakiś, wiecie. No, kuźwa. Niż jakiś super duper arsenał. O, tego słowa szukałem. No i praktycznie ukończyliśmy pierwszą część poziomu. What's the situation? The Lords have fallen back to a base in F-Sector. We have orders to go in and take them out, F-Sector. No way. Game over, man. We're all gonna end up as scrap metal. Get back in there, Trooper. We've got a planet to save. Sir, yes, sir. Dobra. Więc musimy uratować planetę, bo oczywiście armia nie chce galaktyki uratować, ponieważ powody. No cóż, co ja poradzę. I moja taktyka wszystkich graczy w takich klankach, jakie są rzeczy, co? Sekcje, w których się spada, to to, że po prostu krążę cały czas, aż nie zostają w spokoju. Dobra. I będę się starał ogólnie expić tak samo jak wreszcie w tanku dwójce. A, 10 levelowy exp. Bo wreszcie broni są tak mniej więcej zbalansowane, że tym razem nie dostajemy po prostu OP broni zaraz po wylewelowaniu. O, teraz dobrze. Po wylewelowaniu. Tylko tym razem musimy sobie zapracować 10 razy na to, żeby mieć taką OP broni jak w Ratchet & Clank'u dwójce. Co bardzo mi się podoba, bo to daje trochę. Trochę bądź sobie sprawiedliwości, że nie, że my po prostu wyciągamy sobie super duper spluwę wylewelowaną na level drugi i jesteśmy po prostu niepokonani. Tylko na serio musimy coś. Tylko na serio musimy posiedzieć, poexpić i wtedy dopiero mamy jakąś konkretną spluwę. Więc ta zmiana jak najbardziej mi się podoba, ale ogólnie niczym się to praktycznie nie różni od Ratchet & Clank'a dwójki. Tak szczerze. Poza tym, że są nowe minigierki, które mi się coraz bardziej podobają niż tamte. To są jedyne minigierki, jakie mi się podobają jak na razie w całym uniwersum Ratchet & Clank'a. Nie no, jeszcze z czterech za jednego. Is that Secret Agent Clank? Greetings, sir. We're here to help. Well, this is an honor, and I see you brought your chauffeur along. What? No, no. Hold on a second, sir. Agent Clank, we must stop Dr. Nefarious.
As you may know, only one man has ever faced him and survived. I've just received a top secret report on that man's whereabouts. Here, take a look. On tonight's episode of Nature's Mysteries, we examine the Florana tree beast. Deep in the dense growth of Florana's Jambu Forest lives a mysterious creature. Or maybe he doesn't. It's one of Nature's Mysteries! I've seen him run right through our camping site. He was buck naked, screaming and holding a banana. Or maybe it weren't a banana. It could be. One of Nature's Mysteries. Legend tells that this mysterious creature is actually one of the greatest superheroes who ever lived. Shamed by his recent past, he is now. One of Nature's Mysteries. Tune in and find out the answers. We need you to find this man. The fate of the galaxy may depend on it. Are you sure this is the guy you're looking for, Mr. President? Yeah, he seems like kind of a, you know, wacko. You may be right, but he's the best chance we've got. I know you boys won't let me down. You can count on us, sir. Wow, technicznie graficzne. No ale... o ironio, człowiek, który prawie zniszczył dwie galaktyki, jest jedyną możliwością na ocalenie tej jednej. Ogólnie całej galaktyki. Znaczy, dwóch układów słonecznych. No tak? Nie wiem, właściwie niezbyt się w tym orientuję. Musimy po prostu znaleźć Quarka, okej? No więc, w razie Quark zdziczał. Jeśli nie zrozumieliście. I nie wiem właściwie, czy tłumaczyć wam to, co się będzie działo w pokazówkach, czy nie, więc jak na razie... Okej, spoko. W każdym razie, nie wiem, ten odcinek jak na razie pozostaje bez tłumaczenia. Jako już tu mam napisy i jest mi coraz bardziej łatwiej to zrobić, to powiedzcie mi, czy chcecie, abym tłumaczył napisy? Znaczy, tłumaczył pokazówki, czy... Mam zostawić je tak o. Możecie mi napisać, bo ja chętnie mogę poświęcić mój czas na to. To nie będzie dla mnie żaden problem, bo i tak... No, powiedzmy, że zajmuję się takimi tłumaczeniami... Jak to się zwie... amatorskimi, o! Amatorskimi tłumaczeniami dla mnie to jest po prostu chleb powszedni. Bo wiecie, jak ja uwielbiam język angielski i ogólnie Anglię, to coś takiego to jest dla mnie fikuś po prostu. A poza tym mogę się też wspomóc z tłumaczem Google, co... Może on nie jest zbyt perfekcyjny, ale pojedyncze słówka to on... Dobra, to jest akurat jakiś, nie wiem, robaczek. Maga powiedzcie mi, że nie ominąłem jakieś nadal nie mam tych butów. Kuzie, raczej dlaczego za każdym razem gubisz wszystko? To jest właściwie cały błąd całej serii. Jedynie, gdzie raczej nie zgubił przedmiotów, których... No, po części przedmiotów, których miał, to było w Ratchecie i Clanku Quest for Booty. I tyle. A wiecie, ile ta gra zajmuje? Tak co najmniej, nie wiem, z 2 godziny mniej więcej przejście jej, więc no, to będzie jeden właśnie z najkrótszych let's playów z Ratcheta i Clanka, jakie będą na moim kanale, czyli praktycznie 2 gry ukończę strasznie szybko, czyli Ratchet i Clank, Going Home oraz właśnie Quest for Booty. Ewentualnie Nexus, ale Nexus możesz trochę bardziej zająć, bo jest strasznie prostą grą i bądź co bądź jedną z tych moich ulubionych, tak szczerze powiedziawszy. Wiem, że wiele ludzi hejtuje Nexusa, ale bądź co bądź ja tam go lubię. Zresztą nie ma też zbytnich powodów, żeby go akurat nie lubić, bo szczerze tak
tłumaczenie, że gra jest debilna, ponieważ nie wiem. No nie wiem. Bo design postaci to jest tak, jakby nie wiem, hejtować modernistyczne gry z Sonikiem. Patrzcie na to, patrzcie co tam jest. To nie jest śrubka, to jest nowa znajdźka, czyli statuetka. I to zbieramy, żeby wystuprocentować grę. Ja nie będę z ich zbierał, bo ogólnie znam lokalizację wszystkich tych statuetek, ale szczerze, po co mi to w Let's Playu? Zbierać wszystkie. Pozbieram tylko parę, które akurat będę mógł zebrać, bo po niektóre trzeba backtrackować. Ale po które będę mógł zebrać, to postaram się zbierać. Oczywiście kontynuujemy nasz plan ze zdobywaniem śrubek, bo to jest akurat 100 razy łatwiej. Och! I to jest najbardziej OP skrzynka w całym uniwersum Ratchet & Clank'a. Patrzcie co ona robi. Dostajemy najlepszy armor w grze, dostajemy dwa klucze. Jesteśmy po prostu... Nie, właściwie dosłownie jesteśmy niezniszczalni. Szczerze, ja bym strasznie chciał, żeby był, że jak kupujemy ten strój, to dostajemy opcję też z tych dwóch kluczy. To by było tak OP, że ja pierdzielę. Okej, tu przyjdziemy sobie. Oto mamy cholerę skrzynek. A przez co w cholerę kasę? Znaczy śrubek. I tak się dostajemy do tej pierwszej naszej statuetki. I myk. I to jest akurat statuetka Ratcheta inspirowana Ratchetem z Ratchet & Clank'a jedynki. To jest bardzo fajnie. I nie za wszystkie... O! Mini Ratchet. Nie za wszystkie statuetki dostaje się trofki. Nie za wszystkie i akurat za Ratcheta się dostaje. A za niektóre no po prostu się nie dostaje. Jeszcze chyba się dostaje za Clank'a i co tyle, które pamiętam właściwie. Powiem, że praktycznie za wszystko dostajecie statuetki. Znaczy, znajdziecie wszystkie, to jeszcze macie parę do zdobycia, czyli za wszystkie skill pointy, za 10 milionów śrubek, za wszystkie bronie wylewelowane do poziomu 10, to znaczy w normalnej grze możecie wylewelować do poziomu 5, a później musicie sobie ulepszenie do broni kupić, które wam umożliwia jeszcze te 5 poziomów wbić. No i praktycznie na tym się to odbywa. Oraz za przejście wszystkich wyzwań na arenach i za zdobycie wszystkich skill pointów. To są takie 4 trofki, które nie są dosyć jasne do zdobycia. Znaczy znalezienie to... Nie wiem, czy znalezienie tych trofek to można zaliczyć do jasnego. Ale dobra. Ratchet, we have company. Where? Behind you. Where? Behind you. Very funny. You having a good time? You trespass on sacred ground. Now you walk path of death. But, sir... Path of death! Więc teraz musimy przejść drogę śmierci i zgadnijcie, kto to był! Nasz ukochany Captain Quark! Znany również jako Steve McQuark. Ale to kupujmy sobie, bo to jest epickie spluwa. To jest taki... jak się nazywa? Karabin. Pain in the ass, pain in the ass, pain in the ass. Kuźwa! Chciałem zdobyć skill point, a wyszło jak zawsze. Tu, jak dobrze pamiętam, była złota śrubka, oczywiście. Platynowa śrubka, przepraszam. Trudno spamiętać to, jak w jednej grze są
złote, później w drugiej są, nie wiem, jacy, jakieś platynowe, a tutaj jest tytanowe. Dobrze, że przynajmniej w dalszych częściach ten problem już załatwili. To mi się szczerze powiedziawszy nie chce. Tak, oni się praktycznie sami zabijają. Wasze oczy was nie oszukują. Ale tak, tutaj macie do zdobycia po prostu skill point, żeby nie dostać obrażeń na właśnie tej drodze śmierci. Tu też się zabiją? A tu się nie zabiją. A zawsze na bicie tutaj ginęli u mnie. Nie wiem jak u was, ale właśnie u mnie byli cały czas takimi idiotami, że ginęli. Okej, myk. Easy. Więc w każdym razie, jak widzicie, teraz możemy kupować całą amunicję, jaką chcemy. Nie musimy lecieć i szukać. Oczywiście możemy kupować osobno do naszych broni. Ale no, w każdym razie możemy kupować od razu wszystkie. Cannot be. Okay. We walked your path of death. Now, tell us what you know about Dr. Nefarious. Who? Dr. Nefarious! They say you're the only man to ever beat him. Who? Jeez. This guy's even dumber than... Captain Quark? Yeah. Captain Quove! That's it, Quark. You've had this coming for a long time. No. Więc no, teraz się wnerwiliśmy i Quark ma u nas pupę. Jak widzicie, no może to nie jest wyrównana walka. No, ale nikt nigdy nie powiedział, że zawsze jest fair. W tym razie znowu tak mamy Quark jest trochę w złej sytuacji, bo nam się zupgrade'owała broń. Kuziwa, ale on ma strasznie mocny ten bumerang. Ale już praktycznie go pokonaliśmy. Dziękuję bardzo. So, Quark has completely lost his mind. Now what? Just keep the mask on. He thinks you are his new leader. Great. Incoming call. This is Captain Sasha of the Starship Phoenix. The President has asked me to assist you. Hi. I see you have located Captain Quark. Yeah, we got him, but, well, he thinks he's a monkey. Of course. Bring him to the Phoenix, and we'll see what we can do. Sasha out. Mam nową koleżankę. To jest zawsze dobre. Ale w każdym bądź razie lecimy na Phoenix, statek Phoenix. Phoenix to chyba, nie wiem, miasto się chyba nazywa w Ameryce. Nie wiem. Nie znam się, okej? Kurde. No. I? Co? Dalej. Look at that, Clank. This ship is amazing. Welcome aboard the Phoenix, gentlemen. Whoa. Impressive, isn't she? The Phoenix is the pride of the Galactic Fleet. She's equipped with the latest technology. Holodeck training suite, auto vendors for armor and weapons, virtual firing range, starfighter upgrade system, even a Gadgetron VG-9000 game system. A VG-9000? Of course. With a Mavix Fireball Pro controller, VR headset, and a Zero-G dance pad attachment. Will you marry me? Well, you've obviously had an exhausting trip. Why don't you stop by your quarters? We prepared a custom living area for Quark, so he won't get in your way. Come meet me on the bridge when you're ready.
Jest tak, jesteśmy na Phoenixie i ta małpa, która tam poleciała, to jest Scrunch. Czyli pomocnik, tak jakby kapitana Quarka. I Quark będzie cały czas za nami łaził. Ale tak, na Phoenixie wszystko zgadza się, że on... Chociaż właściwie... Nie wiem, czy jest dla nas... Aha, dobra. I teraz będziemy... Tracking... No. Jej! Więc teraz dostaliśmy 10% zniżkę i dostaliśmy nowy skin. Czyli klasyczny Ratchet bodajże. Old school Ratchet. Taki mi nie pasuje, bo jakoś zostajemy przy... A, i tu jest kolejna zmiana. Otóż kupujemy teraz... Możemy teraz kupować skiny. Za śrubki. Więc jest niezła waluta. Ninja. To jest... I chyba sumo. To są dwie nowości w tej reedycji. Ninja jest z Ratcheta Gladiatora i nie pojawił się w oryginale, a sumo to jest ekskluzyw bodajże dla Japończyków w japońskiej wersji Ratchet & Clank na PlayStation 2. Lecz jeszcze są dwa kostiumy, które wam pokażę kiedyś. I tym razem chyba będziemy kupować wszystkie armory, by nie zostać zmiażdżeni przez finałowego bossa. Ale tak, ludziska, to by było na tyle. Quarka zaprowadzimy w kolejnym odcinku. Więc tak, mam nadzieję, że wam się... Będę go teraz uderzał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!